Witam wszystkich po dosyć długiej przerwie, ponieważ przez ostatni miesiąc, dobry miesiąc, robiłem to. No ale teraz mam nadzieję, że filmy będą pojawiać się w miarę regularnie. A dzisiaj wymienimy sobie sprzęgiełka manualne na takie zabieraki, ponieważ tutaj właściwie tylko to sprzęgiełko się zepsuło i napęd potrafi się rozłączać i załączać ciągle. No i to jest dosyć uciążliwe, ponieważ ciągle jest takie stukanie. No i na pewno nie pomaga to mechanizmowi różnicowemu. No ale po to kupiłem takie o. Przykręca się najpierw tą część, a potem tutaj tą śrubą wkręca się to w półoś i mamy ciągle sztywny napęd. Także ja się biorę i to rozbieram. Że tą śrubę trzeba wkręcić na klej, żeby nam się tutaj czasami nie poluzowało, no bo wiadomo, chodzi to ciągle prawo, lewo, no i może nam się poluzować. A w daniu tutaj kleju Loctite 243, łatwo zrywalny, myślę, że nie powinno to temu zaszkodzić. Jak widzicie, ja już tutaj to sprzęgiełko przykręciłem, elegancko mocno dokręcone jest, teraz trzeba będzie tam z drugiej strony tak samo zrobić, ale niestety nie dostałem tutaj tych dekielków ochronnych, no z internetu mi nie przyszły, a na żadnym pobliskim szrocie czy tam sklepie takich rzeczy nie mają, więc muszę. Kupiłem takie dwie butelki, właśnie butelki, picie Kubuś, taki tam 900 ml ma i ma tutaj, chcę go rozciąć sobie gdzieś tak o, w tym miejscu, no i tutaj na i tutaj taką o obejmę sobie tutaj to zacisnę i powinno być to przynajmniej na tą chwilę szczelne, tak długo aż uda mi się dostać te, przyjdą mi z internetu, no bo zamówiłem je już praktycznie tydzień temu, ale coś tam nie wyszło jeszcze z nimi, ale chwilowo będą takie, ponieważ teraz będzie
koszona kukurydza i napęd musi być zrobiony. No ale to tam później. Z drugiej strony nie będę nagrywał, jak to robię, to nie ma sensu. Zobaczcie, jak to będzie już w całości. Jak widać, to już założyłem wszystko. Z drugiej strony również. Tutaj o, zrobiłem po z takiej zielonej butelki. Znalazłem tam w garażu. Tam niestety nie miałem dwóch, to musiałem takie coś tu zrobić. Mi to tam za bardzo nie przeszkadza, bo i tak to za chwilę będę zmieniał. No ale ważne, że działa. A teraz wam pokażę. Jak widać, biegi są wyłączone, na tylnych kołach napęd włączony. Wszystko elegancko działa, jak widzieliście, także myślę, że naprawa udana i będzie to już chodziło trochę dłużej niż te sprzęgiełka, no ale nic. Dziękuję za uwagę i do następnego.